12 października, wrześki, sobotni poranek, na leśne tereny przy ulicy Transportowej w okolicach byłego toru motokrosowego wyruszyło 7 trzyosobowych drużyn. Ich celem było zbieranie odpadów w trzech różnych kategoriach – opony, gabaryty i odpady zmieszane. Koordynatorem akcji Forest Junk 2024 była Barbara Anioł Osowska, specjalistka do spraw promocji w Urzędzie Miejskim w Słubicach. Pierwszym naszym pomysłem było to, żeby zaangażować faktycznie firmy, które mają związek z segregacją śmieci, z ochroną przyrody, więc naszymi partnerami są nasze też gminne spółki, czyli Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i nasz ZUWŚ. Ale w partnerstwo włączyło się też Sireco i Zoo International, które naprawdę świetnie nas wspiera. Są warsztaty dla dzieci dzisiaj i samo Zoo też przygotowało fantastyczne nagrody dla naszych uczestników razem z Zakładem Usług Wodno-Ściekowych. Mam nadzieję naprawdę, że uda się z tego zrobić wydarzenie cykliczne, bo ma potencjał. Łączymy też dwie bardzo ważne rzeczy, czyli dbałość o środowisko, taką miłość do natury, ale też aktywność fizyczną. Wspierają nas też inne firmy, Fundacja PWE Dobra Energia, która też się zaangażowała w organizację tego wydarzenia. Krowa i Kurczak, która nam tutaj gotuje plenerowo, też w klimacie, w kociołku, na ognisku, zapewnia nam catering. Mamy też innych partnerów, takich jak OSP, który zawsze jest z nami podczas takich wydarzeń. No i cóż, mamy nadzieję, że uda nam się rozkręcić naprawdę fajną, cykliczną imprezę. Jeśli chodzi o drużyny, jakby czy było trudno ludzi zachęcić do tego, jeśli chodzi o same zgłoszenia drużyn? Było pory, czy raczej widać było taką radochę, że będzie to wydarzenie, że będzie coś nowego, coś ciekawego, fajnego? W zasadzie radocha była, ale z drugiej strony też były obawy. No bo jak to w lesie, może ja nie do końca potrafię się rozeznać w tym lesie, może się zgubię, więc sporo osób naprawdę miało obawy, czy da sobie radę, dlatego też trasę wytyczyliśmy nie jakby w samym lesie, tylko idziemy po obrębie lasu. Zasada jest taka, że nie wchodzimy w głąb dalej niż na 15 metrów. Sporo osób się zgłosiło, no ale też niestety nasze wydarzenie jest w tym czasie, kiedy są też inne wydarzenia w naszym mieście i w sołectwach. Są przesunięte ze względu na sytuację powodziową. Dużo wydarzeń akurat jest w ten weekend, ale wydaje mi się, że jak i tak na tyle wydarzeń, to udało nam się zebrać sporą grupę uczestników. Kiedy przygotowywaliście tutaj to wszystko, ten teren, plac, pewno przemierzaliście cały ten rejon tutaj. Ta sytuacja śmieciowa, gdybyśmy powiedzieli w skali od 1, że jest czyściutko i fajnie, do 10, że jest po prostu tragedia, gdzie można było lokować? To jest takie mocne 8, powiedziałabym. Naprawdę jest niefajnie. Jest bardzo dużo opon, jest dużo butelek. Widać, że są takie miejsca, gdzie ktoś po prostu parkuje i hurtowo wyrzuca śmieci, nawet z workami. Te worki są też już porozrywane przez zwierzęta, przez pogodę, więc tych śmieci jest naprawdę dużo. Dopiero tę skalę zobaczyliśmy, jak wjechaliśmy głębiej w las. No jest naprawdę tutaj co robić. Organizatorem wydarzenia była gmina Słubice, a oto co o tej akcji powiedziała burmistrz Słubic pani Marzena Słodownik. Idea zrodziła się, kiedy wracaliśmy z Gdańska, z spotkania w ramach miast hanzeatyckich. No i jakby nasza Basia powiedziała, że jest taka fajna idea, robi się to w miastach, sprząta się duże tereny, ludzie się angażują, no to dlaczego nie zrobić tego u nas? Także wewnętrznie stworzyliśmy zespół, ludzie się zgłosili do tego, żeby to organizować. W tej chwili widzimy, jest pierwsza edycja, Forest Junk, gmina Słubice, pierwsza edycja, ale nie poprzestaniemy na tym, ponieważ idea, jak widać, się sprawdziła. Jest dzisiaj chłodno, ale piękna pogoda. Myślimy o tym, żeby kolejną edycję zrobić na wiosnę, być może już w innym miejscu. Do sprzątania jest dużo, ale tak naprawdę przede wszystkim duch walki i to, że ludzie się świetnie angażują. To jest naprawdę wspaniałe. Pali się drzewo, tutaj będzie zrobione ognisko dla tych, którzy już przybiegną, już pozbierają, już posprzątają las, będą mogli sobie zrobić coś do jedzenia, czyli kiełbaskę na ognisku, czyli najlepsze, co może być, pajda chleba, kiełbaska z ogniska,
musztarda i wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi. Jeśli chodzi o drużyny, to takie różne środowiska chyba, bo część urzędników, ale nie tylko. No nie tylko, tak, urzędnicza nasza jedna drużyna, ale tak widzę bardzo jakby te drużyny się fajnie podobierały. Jest ich 8, 20 chyba 3 czy 4 osoby wystartowały. Na razie patrzymy, co się dzieje, start poszło, zbierają, sprzątają, zobaczymy. Tu nie chodzi o to, żeby być jak najszybciej, tu chodzi o to, żeby jak najwięcej nazbierać. Przede wszystkim potrzeba tego, żeby sprzątać, jest bardzo duża. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zacząć, jak już jestem i mam głos, zacząć, drodzy Państwo, od siebie. My musimy sami wiedzieć, że trzeba podnieść papierek, trzeba go wrzucić do kosza, segregować odpady, tak żeby w naszym mieście było czysto. Zaczynajmy od siebie, od swojego podwórka. Mamy nagrody i to takie całkiem fajne nagrody, pokaźne pieniężne nagrody, więc dobrze, że drużyny będą mogły wystartować i coś dla siebie później zrobić. Mamy kilka zaprzyjaźnionych firm, które zgodziły się, chciały wesprzeć tę inicjatywę i mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. Także słuchajcie, zaczynamy sprzątać nasze miasto, ale w taki fajny, zabawowy i rekreacyjno-sportowy sposób. Podczas akcji zebrano łącznie ponad 4 tony śmieci, 1940 kg owon, 941 kg gabarytów i 1129 kg odpadów zmieszanych. W każdej kategorii wygrała drużyna, która zebrała najwięcej. Wytypowano także drugie miejsca. Wśród nagród dla zwycięzców były vouchery na kwotę 2000 zł do sklepu Decathlon ufundowane przez Słubicki ZUWŚ oraz vouchery na 300 zł dla zdobywców drugich miejsc ufundowane przez Sireco. Każdy uczestnik otrzymał medal i znacznik piłkarski. Dodatkowo wśród wszystkich uczestników odbyło się losowanie nagród. Wśród fantów był weekend w apartamencie Hansa Tower w centrum Szczecina, lekcje instruktażowe na polu golfowym, tercje na lodowisku, bilety do kina Smok, sesje w komorze hiperbarycznej, karnet na kolację w restauracji Krowa i Kurczak i karnety na festiwal Transwokale. Za nami pożyteczna i świetnie zorganizowana akcja aktywnych ludzi, którzy zadbali o spory kawałek słubickiego lasu.